Witajcie rodacy! Sporo mamy na rynku fotograficznych akcesorii, a świetnym dodatkiem to doświetlające i nadające panczu przynośne małe ledowe lampy. Ja mam dla was propozycję od Smolluriga ich RM 75. Tak wygląda front opakowania i poza renderem produktu nie znajdziemy tu wiele więcej. To z tyłu producent wypisał nam więcej detali technicznych dla kogoś, kto już trochę się zna. Urządzenie jest świetnie zabezpieczone na czas transportu. Całość okala taka twarda pianka, więc nawet rzucając opakowaniem, marne szanse by środek się uszkodził. W środku, po zadaniem głównym, znajdziemy wysokiej klasy kabel USB typu C w Oplocie, by ładować RM75 i pod Trzeba nam dwóch godzin, aby do 100% naładować akumulator. Jest obszerna instrukcja obsługi w języku angielskim, która wszystko wam objaśni w prosty sposób, ale Small Rig nie jest skomplikowanym urządzeniem do obsługi, więc wam się raczej nie przyda. Ostatnim dodatkiem to silikonowa miękka i miła w dotyku nakładka służąca jako dyfuzor światła i trochę też jako Etui. Fajnie, że mamy wybór, czy w ogóle używać dyfuzora, bo czasami może przeszkadzać. Tak wygląda danie główne od razu po wyjęciu i pierwsze co to czuć bardzo dobrą jakość wykonania. Wszystko dlatego, że mamy tutaj wysokiej klasy i mocny aluminium. Waga 185 g, więc nie jest to także ciężki sprzęt. Na lewej stronie znalazł się gwint 1/4 cala, więc jeżeli mamy jakiegoś riga, jak na przykład taki co ostatnio recenzowałem, no to bez problemu można tam czy gdziekolwiek indziej lampkę podczepić. Po przeciwległej stronie znalazło się całe centrum dowodzenia rolka z funkcją przycisku, włącznik, jak i port USB-C do ładowania. A na pełnej baterii przy maksymalnej jasności RM75 podziała 3 godziny i 16, jeżeli zejdziemy z jasności. Z tyłu mamy plecki pokryte imitacją karbonu wraz z dość silnym magnesem. Po środku znalazł się mały, ale bardzo czytelny ekran LCD. Ten łączy się z rolką i możemy wszystkie funkcje SmallRiga na nim ustawić. Nie jest to najwygodniejsza opcja, ale super, że jest taka możliwość. To przód jest jednak najważniejszy. Tam skrywają się diody LED, które wygenerują nam 36 tysięcy kolorów. Warto tutaj pochwalić zastosowane LED, -y, bo nawet za dnia i przy 1% ich mocy te są wyraźne i widać dokładnie, jaki kolor jest generowany. Szczytową moc określono tu jako 1300 luksów w odstępie 30 cm, a oddalając się na 1 m, wartość spada do 120. Oczywiście, wiedzcie, że nawet duży pokój bez problemu cały jest oświetlony przy takiej jasności. Jako, że jest to sprzęt dobry, nie obyło się bez aplikacji. Jeżeli kiedykolwiek mieliście podobny sprzęt, na przykład od WeLighta, to będziecie tutaj czuli się jak w domu. Ustawimy bowiem Kelviny od 2500 do 8500. W HSI mamy typowe koło RGB z możliwością wybrania odpowiedniego koloru dla siebie. W RGBW mamy praktycznie to samo, ale doszedł jeszcze biały suwak. FX to moja ulubiona zakładka, gdzie mamy wgranych parę efektów świetlnych jak fajerwerki, burza czy policyjne światła itd. Każdy znajdzie coś dla siebie. W Color Card skrywają się już wybrane przez producenta kolory, jeżeli nie lubimy się sami suwakami bawić. Tutaj też możemy zapisać swoje presety. W Color Picker robimy zdjęcie czegoś albo wybieramy fotkę z galerii, i wtedy, po najechaniu na dany obiekt, automatycznie nasza lampka zmieni kolor na wskazany z obrazu. Jak widzicie, prosta apka, ale posiada wszystkie funkcje, jakie sobie można zamarzyć. Reasumując, SmallRig RM75 to bez wątpienia świetne, kieszonkowe podświetlenie RGB, które jest przyzwoicie wycenione, patrząc na to, co oferuje na kwotę 330 zł. Otrzymujecie tutaj bardzo dobrą, wytrzymałą aluminiową obudowę, no i magnes na plecach, więc w niektórych sytuacjach odpada Wam w ogóle montaż. Zainstalowane LEDy, wyraźne za dnia, jasne i klarowne. Nie będziecie mieli żadnego problemu z rozróżnieniem, np. żółty od białego czy innych podobnych kolorów. Aplikacja działa bez problemu i daje nam dodatkowe możliwości, a jeżeli kupimy dwa modele czy nawet więcej, wszystkie możemy zsynchronizować wedle naszej kreatywności. Tutaj bez dwóch zdań RM75 się nie zawiedziecie. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! thank <laughs> you